Siemka, z tej strony Monia, witajcie na kanale Kocham Zabawki. A dzisiaj zobaczcie, totalna nowość, a mianowicie mam spragnione pet shopy. Oczywiście są to dwa zestawy. Uhuhu, już się nie mogę doczekać, aż się rozpakuję i się z Wami nimi podzielę. Kto lubi pet shopy, niech koniecznie zostawi łapeczkę w górę. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaki pet shopik będzie Wam się podobał. Pierwszy zestaw czy drugi zestaw? Jestem bardzo ciekawa. To co? Ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze ich do końca nie rozpakowałam, więc zabieram się za rozpakowanie. Wydajcie koniecznie łapkę w górę, a ja idę dalej! To spójrzcie, dzieciaki, tak wyglądają moje dwa zestawy z pet shopami. Spragnionymi dokładniej. Który zestaw sobie rozpakować? Tutaj mam jeden, a tutaj jest drugi. W ogóle spójrzcie, jakie one są słodziutkie, wszystkie takie fajowskie. Hu, hu, hu. Chyba sobie, wiecie co, ten sobie odłożę na bok, a rozpakuję najpierw ten. Jak odwrócimy jeszcze kartonik, możecie zobaczyć, jakie tutaj są właśnie fajne pet shopiki. Mamy oczywiście, ośmiorniczkę, liska, pieska. To jest chyba ptaszek, a to kotek. Ale superowe. No dobra, w ogóle fajne mają czapulki. To co, gotowi na otworzenie? No to zabieram się za otworzenie moich pet shopów. Sobie troszeczkę wcześniej już napoczęłam i delikatnie wyciągnę. Wow, coś tutaj ciężko. Poczekajcie chwilkę, tu mam jakieś małe problemy. Aj, tasiemka, no tak, właśnie tasiemka, słuchajcie. No dobra, to muszę jeszcze tą taśmę tutaj, że tak powiem, odciąć. Wow, dobra, mam nadzieję, że już będzie w porządku. Poczekajcie. Oj, no dobra, to uwaga, wyciągamy! Okej, wyciągamy, zobaczcie, musimy tak po kolei wszystkie wyciągnąć, bo inaczej nie da rady, słuchajcie. Wow, tu mamy jeszcze, wow, ulotka i ostatni nasz pet shop. Uhu, no dalej, wychodź, no, ty pet shopie! Rano, zobaczcie, jaki on jest po prostu uparciuch. Może go się otworzy jednak z tej strony, słuchajcie, tak delikatnie. Właśnie tak, tutaj musimy sobie napocząć jeszcze i go wydostać. A oto nasz pierwszy pet shop. Zobaczcie, wyciągnęłam w końcu tego naszego pet shopa z dołu. Jednak się okazało, że nie trzeba tam otwierać, tylko po prostu wyciągnęłam go górą. To zobaczcie, oto nasz pet shopik. Uhuhu, jest cały ruchomy i zobaczcie, jaką ma czapulkę z soczkiem z cytryny, albo nie, to jest raczej sok limonkowy, ponieważ limonka jest cała zielona. Miam, 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 ale bym się napiła z chęcią. Jestem ciekawa, czy można zdjąć z niego tą czapkę. Próbujemy? Dobra, uwaga, ściągamy. Musi się dać. Wtedy będziemy wiedzieć, co to jest za zwierzątko. Wow, zobaczcie, a jest to malutki króliczek. Jejka, ale ma długie uszka i ruchomą główkę. Jak widzicie, możecie ściągać czapulki swoim zwierzątkom i ponownie na nowo je zakładać. To spróbujemy. Uwaga, tylko tutaj musimy uważać, bo są specjalne dziurki na jego uszka. Dobra, zakładamy. Delikatnie, powolutku. O, właśnie tak. O, i zobaczcie, gotowe. Czyli nasz pierwszy pet shop został przywitany. Moi drodzy, uwaga, wkracza, ojejka. Słuchajcie, wkracza nasz różowy pelikan. Uhu, super. Powitajmy go gorąco brawami. Wyciągnijmy go z tego pudełka. O, właśnie tak, zobaczcie. Uwaga, uwaga i spójrzcie. O, jaki słodki pelikan, cały różowy, ale jaki ma dziubek. No i oczywiście ma sok ananasowy. Tutaj widzimy różową słomkę. Cała różowa jest jak nasz ten cały pelikan. To uwaga, ściągamy jego czapkę. Jestem ciekawa, jak będzie prezentował się bez tej czapki. Wow, jaki łysor, spójrzcie sami. Fajnie naprawdę wygląda, ale lepiej prezentuje się właśnie w swojej żółtej czapce z sokiem ananasowym. Wygląda, jakby miał hełm na głowie. O, no dobra, to zobaczcie, poznaliśmy już naszego różowego pelikana oraz brązowego króliczka.
moi drodzy, pora teraz na kolejnego pet shopa. Jest to pet shop. Wydaje mi się, że będzie to kotek, ale nie jestem pewna w 100%, więc go wyciągnijmy z tego pudełeczka. Ło, właśnie tak. I ściągniemy mu jego soczek. No i oczywiście jest to czapka z sokiem pomarańczowym, ponieważ tutaj nie jest pomarańcza i może troszeczkę mięty, bo tutaj jakieś takie zielone listki wystają. Uwaga, ściągamy czapkę. Uwaga, uwaga, słuchajcie, ojejka, no dalej. O, wow, tak, właśnie miałam rację. Spójrzcie, mamy brązowego kotka. No i teraz nałożymy mu z powrotem jego superową czapkę. Uwaga na uszka, bo tutaj są takie specjalne, zobaczcie, dziurki, aby wyszły jego uszy. No dobrze, to pora jeszcze na naszego czwartego zwierzaka, a tutaj jest kolejny, czyli piąty. Którego mam wybrać? Myślę, że wezmę na początek tego. Tutaj jest sok winogronowy. Jak ja uwielbiam winogrona. Jakie wy w ogóle lubicie napoje? W jakim smaku? Dajcie znać w komentarzu. A co to jest? Jaki śliczny piesek! Zobaczcie! Wiecie, jaka to jest rasa? Mi ona przypomina Shih Tzu bardziej, bo York to nie. York to ma jakby takie, no, nie wiem, w sumie tutaj uszek nie widać, uszy ma niby tutaj, to są jego włoski. Może to być York rzeczywiście, York dziewczynka, a może nawet Shih Tzu, bo te Shih Tzu i Yorki są naprawdę bardzo do siebie podobne. Ale fajnie wygląda, jest cały taki właśnie biało-fioletowy, super! Dobra, to uwaga, nakładamy czapulkę z powrotem. Tutaj trzeba, nie wiem czym to wyjdzie, słuchajcie. O! Bo chyba tak, chyba poprawnie mu to włożyłam, mam nadzieję, słuchajcie. I gotowe. Teraz pora przejść do naszego ostatniego pet shopa z pierwszego zestawu. I uwaga, moi drodzy, kolejne zwierzątko! Wow! Wychodzi z naszego opakowanka i spójrzcie, ma, już widzimy, błękitne takie niebieskie skrzydełka, a wydaje mi się, że jest to pszczółka. Tylko jaki ona napój lubi najbardziej? Ciężko mi powiedzieć, to będą chyba truskawki. Tak, spójrzcie, ale truskawki są fioletowe? Coś mi tutaj nie pasuje. Dajcie znać w komentarzu, dzieciaki, jaki to może być napój. Dobra, ściągam, sprawdzamy, odkrywamy zwierzaka. Tak, spójrzcie, właśnie jest to pszczółka. Ma pomarańczowe czułka, uhuhu, zieloną grzywkę i w ogóle cała jest cudowna. No dobrze, to uwaga, wkładamy tutaj na nowo, uwaga na jej tutaj właśnie te różki malutkie, żeby tutaj wszystko dobrze weszło i gotowe! Okej, dzieciaki, pora na nasz kolejny zestaw pet shopów. Pierwszy już sobie rozpakowałam, pora na kolejny. Jak sobie odwrócimy na drugą stronę, spójrzcie, mamy inne zwierzątka. W tym zestawie mamy w sumie zwierzątka te same, które były w pierwszym zestawie. Ale super, tu jest pszczółka, pelika, zobaczcie, piesek, kotek oraz króliś. Okej, to wow, uwaga, otwieramy nasz drugi zestaw. Dobrze, wcześniej już sobie troszeczkę napoczęłam, żeby było mi właśnie lepiej wyciągać. Okej, jedna tura, druga tura zwierzątków, o, ulotka kolejna. No i tutaj na samym końcu najgorzej właśnie wyciągnąć tego właśnie tutaj ostatniego, słuchajcie, pet shopika. Ale myślę, że dam radę. Uwaga, uwaga, wyciągam, wyciągam i gotowe, hurra! Wszyscy wyciągnięci, wow, aż mi spadają z rączki. Uwaga, trzymam w rączce pierwszego pet shopika, powitajmy go gorąco brawami, hurra! Okej, uwaga, uwaga, wyciągamy i sprawdzamy, któż to taki. Wygląda mi on, zobaczcie, na lisa, jest cały rudy, ogon też ma taki futrzasty, tylko co on ma na głowie? Pepsi mi się wydaje. Tutaj się mu wylewa strasznie po główce. Pepsi, a może kawa? Jedno na pewno z dwóch. Okej, wyciągam, ściągam mu tą czapulkę. Ona jest taka fajna, w ogóle przezroczysta, zobaczcie, jakbyście zauważyli. Wyciągamy. No dalej, chodź, wyciągaj się, czapko mała.
Uhuhu. Okej, okay, wyciągamy i o, i wyciągamy i nic. O, właśnie. Dobra. O, uhu, zobaczcie, udało się. Nasz lisek jest już bez czapulki. Pokazał swoją buźkę, jakie ma fajne długie ucha, widzicie? Ale super. A tutaj jest jego czapka, jak widzicie, zobaczcie. Tutaj naprawdę mi się wydaje, że ten napój to będzie cola albo Pepsi. Okej, okay, to uwaga, wkładamy z powrotem czapkę naszego, że tak powiem, liska. Uwaga, to trzeba troszeczkę więcej siły. No tutaj naprawdę ciężko jest złożyć na nowo tą czapkę, słuchajcie. O, chyba mi się udało. No dobra, to pora na kolejnego pet shopa. Oto kolejny pet shopik. Jest tym razem taki ciemnoróżowy. Wyciągnijmy go z pudełeczka i sprawdźmy, jak on wygląda superowo. Jak sądzicie, co to jest za zwierzątko? I ma napój, wydaje mi się, o smaku. Jak sądzicie, jakim? Co? Może borówka? Bo tak innego mi nic to nie przypomina, słuchajcie. Dobra, to uwaga, ściągamy. Ale powiem wam szczerze, że te czapki w tym zestawie są bardziej takie silikonowe niż te tutaj w tym pierwszym. Te się po prostu gorzej ściąga, takie jest moje zdanie. Jak wy będziecie mieć takie zestawiki w domku, a może macie, to dajcie mi znać w komentarzu, czy mam rację, czy po prostu to mi się tak wydaje. Okej, wyciągamy czapkę. Ściągamy. I któż to taki? Wow, zobaczcie! Jest to malutki misio! Taki fajno ciemnoróżowy. Jakie ma malutkie uszka. No dobrze, to uwaga. Wkładamy czapkę. Pet shop sprawdzony. Uwaga. No, hopsaj się. No i weszło prawidłowo. To dzieciaki, zobaczcie. Zostały mi jeszcze trzy pet shopy. Jeden, drugi oraz trzeci pet shop, którego mam najpierw otworzyć, zdecyduję się może na tego pieska, bo ma sok bananowy. Okej, to te dwa sobie odłożę na boczek. Uwaga, uwaga. Ojejka, tutaj jeszcze mamy delikatną taką ogumeczkę, trzeba ją rozciąć. O, właśnie tak, dobra. Uwaga, wyciągamy. I oto nasz piesek. Powitajmy go gorąco brawami. Jest naprawdę słodziutki. Jak widzicie, ma na głowie banany, czyli sok bananowy. Okej, okay, w kolejce jest również nasza ośmiorniczka, która jest z kolorku, jak widzicie, takiego błękitnego. Na samej główce ma arbuzy. Spójrzcie, jejka, jakie uwielbiam arbuzy, a tym bardziej sok z tych arbuzów mniami. Ale powiem wam szczerze, że jest to krab, a nie ośmiornica. Tutaj ma swój domek. Wow, a tutaj zobaczcie, jakie łapki. Ale ten krab z reguły jest naprawdę bardzo miłym krabem. No i dzieciaki, ostatni pet shopik przed nami. Wydaje mi się, że będzie to sowa. Uwaga, uwaga. Wow, ściągamy i spójrzcie. Sowa, tak, zobaczcie, tutaj ma właśnie taki ogon sowy, ciało w ogóle sowy i tutaj taki właśnie mundurek puchaty, jak sowa ma. A jest to smak, wydaje mi się, no nie wiem, mi to przypomina na kształt w ogóle tych owoców na jabłko, ale jabłko różowe, coś mi się właśnie tak tutaj nie zgadza. Trudno, mamy sowę! Dzieciaczki, rozpakowałam dzisiaj sobie dwa zestawy pet shopów, a dokładnie sprawdzonych pet shopów. Właśnie, tutaj mamy pierwszy zestaw, nie, tu jest pierwszy, tu jest drugi. Wydajcie mi znać w komentarzu, który pet shopik wam się najbardziej podobał, bo mi zdecydowanie podobał się ten króliczek, wow, który ma napój o smaku limonki. Właśnie, jestem ciekawa waszych tutaj właśnie opinii. Lubicie w ogóle pet shopy? Dajcie znać również w komentarzu. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Ja się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku.